Dzisiaj w rynku dzierżoniowskim tańczymy z paniami i wyrażamy w ten sposób sprzeciw przemocy wobec kobiet. To już po raz drugi w Dzierżoniowie taką akcję z inicjatywy Dzierżoniowskiej Rady Kobiet organizujemy, zapraszając wszystkie panie, ale również i panów. Zapraszamy mieszkańców po to, żeby mówić o przemocy i o tym, że nie ma naszej zgody na tę przemoc. W Dzierżoniowie w tym roku będziemy realizować projekt, duży projekt Stop Przemocy wobec Rodzin. To pięknie się też wpisuje to wydarzenie dzisiejsze, ale właśnie ten program, bo jednak widzimy, że przemoc w świecie współczesnym jest. Przemoc zarówno w stosunku do kobiet, w stosunku do dzieci, w stosunku do różnych osób. My dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby mówić nie przemocy wobec kobietom. Jesteśmy też po to, żeby informować, mówić, gdzie panie mogą się zgłaszać, jeżeli doznają tej przemocy. A jest sporo takich instytucji, m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej, PCPR, czyli Powiatowe Centrum Wspierania Rodziny, ale również Policja, Straż Miejska. Najważniejsze, żeby przerwać milczenie, bo największym sprzymierzeńcem przemocy jest właśnie milczenie. I my dzisiaj jesteśmy po to, by głośno mówić nie przemocy. Jesteśmy po to, by wspierać panie. Przemoc nie dotyczy tylko rodzin, w którym tak zwanych, jak my mówimy, patologii. Nie tylko tam, gdzie jest alkohol. Często to jest w rodzinach, gdzie jest dobra sytuacja ekonomiczna. Również tam, gdzie jest wysoki status społeczny. I tam najtrudniej, bo jeśli jest przemoc fizyczna, jest ona zauważalna, bo są siniaki, są ślady i można ewentualnie tutaj objąć wsparciem czy pomóc takiej osobie. Natomiast różne są rodzaje przemocy, bo właśnie jest psychiczna, ekonomiczna, cyberprzemoc, różnego rodzaju. My tutaj mówimy o tym, dlatego tak ważna jest kampania informacyjna, żeby mówić, co to jest przemoc. My robiąc ankiety, robiąc diagnozy, badania wśród młodzieży, wśród mieszkańców, otwieramy czasami ludziom oczy, że właśnie to już jest przemoc i jak na tą przemoc zareagować. I powiem tak, że z roku na rok obserwujemy też większą liczbę niebieskich kart zakładanych i to wcale nie oznacza, że tej przemocy jest więcej, tylko to oznacza, że świadomość jest większa i na tym tak naprawdę nam zależy. Było kilka prób. W zeszłym roku już zaczęliśmy też już przygotowywać się do tego tańca. Zaprosiliśmy mieszkańców i oczywiście dla niektórych jest to dyskomfort, zatańczenie tutaj na dzierżoniowskim rynku, dlatego ważne jest, żeby po prostu osoby były. Niektórzy będą tańczyć, a niektóre osoby po prostu będą z nami tutaj towarzyszyć i pokazywać, że są przeciwko przemocy.